OWRP to skrót od Ogólnopolskiego Wykwalifikowanego Rajdu Pieszego, czyli corocznej imprezy organizowanej przez PTTK, zazwyczaj w pierwszej połowie lipca. Jej celem jest propagowanie czynnego wypoczynku, rozbudzanie pasji krajoznawczych, a przy okazji promowanie terenów znajdujących się na jego trasie. W tym roku odbyła się 63. edycja rajdu, tym razem uczestnicy zameldowali się w województwie lubuskim. Tradycja sięga 63 lata wstecz, jak po numerze rajdu, czyli to jest 63. edycja. Wymyślili go nasi przodkowie, to nie my, za młodzi, mimo że starzy jesteśmy. No, a wędrujemy na dwóch trasach w tym roku. Jedna z tras to licząca 258 km wycieczka z Kostrzyna nad Odrą do Zielonej Góry przez Krosno-Odrzańskie. Druga trasa z Łęknicy do Zielonej Góry. Ostatni raz w województwie lubuskim rajd odbył się w 1994 roku. Na te 63 lata ten rajd jest trzeci, który się odbywa na terenie województwa lubuskiego. W Krośnie uczestników rajdu przywitała m.in. Danuta Cierpisz, prezes oddziału wojskowego PTTK. Uczestnicy rajdu mieli okazję przejść niedawno odnowionymi pierwszymi szlakami turystycznymi na terenie naszej gminy. Tak pięknie ułożyli trasy po naszym terenie, po naszej ziemi lubuskiej, że uczestnicy poznali piękno, walory turystyczno-przyrodnicze ziemi lubuskiej i też w tym swoim zamyśle jesteśmy na bardzo przyjaznym turystom. Także wiem, ile to pracy kosztuje zorganizowanie takiej ogólnopolskiej imprezy, także chylę przed Wami czoła. Część uczestników rajdu miała także okazję zwiedzić Zamek Piastowski, bo rajdy to okazja na zwiedzanie lokalnych atrakcji turystycznych, a także na aktywne spędzanie czasu. Są to piękne miejsca noclegowe. Tutaj też, jak widzimy, mamy widok na Krosno-Odrzańskie, jest to przyjemny tutaj nocek pod drzewami. To jest jednak ważne dla turystów. OWRP zaczynały się te rajdy, można powiedzieć, tak po trapersku, czyli wystarczył strumyk leśny, niepotrzebne były żadne toalety. No tym niemniej jednak świat idzie trochę naprzód i potrzeba jest może nie tyle luksusu, ale podstawowych tutaj zaspokojenia podstawowych potrzeb. Także w tym roku rzeczywiście można tylko przyklasnąć. W tegorocznej edycji rajdu wzięły udział osoby z całego kraju. Na pierwszej trasie było to 96 osób, na drugiej 85. Co ciekawe, najstarsza uczestniczka z Krakowa ma 96 lat.